pierwsze moje pytanie, czy przyjechałeś Toyotą, którą wygrałeś nie, nie. dwa tygodnie temu? Jeszcze nie. Przyjechałem, dopiero piszę jakieś dokumenty na początku lipca i odbiorę wtedy dopiero Toyotę. Tak, wyszedłem, chciałem wykonać zadanie w 100%, udało się, teraz skupiam się na kolejnym meczu, który będzie jutro. Na pewno będzie ciężko, ale po prostu będę walczył o każdy punkt, będę się cieszył z tego, że mogę zagrać z najlepszym zawodnikiem na świecie. No i tam z siebie na pewno 100%. Znaczy, tutaj jest naprawdę dużo ludzi, jak na turnieju badmintonu, więc naprawdę się cieszę. Myślę, że z każdym dniem będzie coraz więcej, gdy te mecze będą dużo ciekawsze. Będzie po prostu późniejsza faza turnieju, co tam się zaczną już takie naprawdę bardzo ładne do oglądania mecze. Naprawdę na razie jest, jak na turniej badmintonowy w Polsce, naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi.